W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Codziennika Biblijnego w okresie urlopowym 6 lipca. Pozdrawiam Was serdecznie słowami hasła. Pan będzie Twoją wieczną światłością, a Twój Bóg Twoją chlubą. To hasło z 60 rozdziału Księgi proroka Izajasza. I drugie hasło z pierwszego listu Jana, z pierwszego rozdziału. Zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Kiedy przeczytałem te hasła, właściwie to drugie hasło, od razu wpadłem na taki pomysł, aby przedstawić Państwu tekst, który niegdyś krążył w internecie. Posłuchajcie. Niewierzący profesor filozofii, stojąc w audytorium wypełnionym studentami, zadaje pytanie jednemu z nich. Jesteś chrześcijaninem, synu, prawda? Tak, panie profesorze. Czyli wierzysz w Boga? Oczywiście, odpowiada student. Czy Bóg jest dobry? Naturalnie, że jest dobry. A czy Bóg jest wszechmogący? Czy Bóg może wszystko? Tak, oczywiście, panie profesorze. A ty? Jesteś dobry czy zły? Według Biblii jestem zły, odpowiada student. Na twarzy profesora pojawił się uśmiech wyższości. Ach, tak, Biblia. A po chwili zastanowienia dodaje. Mam dla ciebie pewien przykład. Powiedzmy, że znasz chorą i cierpiącą osobę, którą możesz uzdrowić. Masz przecież takie zdolności. Pomógłbyś tej osobie? Albo przynajmniej spróbowałbyś? Oczywiście, panie profesorze. Więc jesteś dobry. Myślę, że nie można tego tak ująć, odpowiada student. Ale dlaczego nie? Przecież pomógłbyś chorej, będącej w potrzebie osobie, jeśli byś tylko miał taką możliwość. Większość z nas by tak właśnie zrobiła. Ale Bóg nie pomaga. Wobec milczenia studenta profesor mówi dalej. Nie pomaga, prawda? Mój brat był chrześcijaninem i zmarł na raka, pomimo że modlił się do Jezusa o uzdrowienie. Zatem czy Jezus jest dobry? Czy możesz mi odpowiedzieć na to pytanie? Student nadal milczy, więc profesor dodaje. Nie potrafisz udzielić mi odpowiedzi, prawda? Zacznijmy od początku, chłopcze. Czy Bóg jest dobry? No tak, jest dobry. A czy szatan jest dobry? Bez chwili wahania student odpowiada. Nie. Od kogo pochodzi szatan? Student aż drgnął. Od Boga. No właśnie. Zatem to Bóg stworzył szatana. A teraz mi powiedz jeszcze, synu, czy na świecie istnieje zło? Istnieje, panie profesorze. Czyli zło obecne jest we wszechświecie. A to przecież Bóg stworzył wszechświat, prawda? Prawda, panie profesorze. Więc kto stworzył zło? Skoro Bóg stworzył wszystko, zatem Bóg stworzył również i zło. A skoro zło istnieje, więc zgodnie z regułami logiki, także i Bóg jest zły. Student ponownie nie potrafił znaleźć odpowiedzi. A czy istnieją choroby, niemoralność, nienawiść, ohyda? Te wszystkie okropieństwa, które pojawiają się w otaczającym nas świecie? Student drżącym głosem odpowiada. Występują. A kto je stworzył? W sali zaległa cisza, więc profesor ponawia pytanie. Kto je stworzył? Wobec braku odpowiedzi profesor wstrzymuje krok i zaczyna się rozglądać po audytorium. Wszyscy studenci zamarli. Powiedz mi, wykładowca zwraca się do kolejnej osoby. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, synu? Zdecydowany ton odpowiedzi przykuwa uwagę profesora. Tak, wierzę, panie profesorze. Starszy człowiek zwraca się do studenta. W świetle nauki posiadasz 5 zmysłów, które
używasz do oceny otaczającego cię świata. Czy kiedykolwiek widziałeś Jezusa? Nie, panie profesorze, nigdy go nie widziałem. Powiedz nam zatem, czy kiedykolwiek słyszałeś swojego Jezusa? Nie, panie profesorze. A czy kiedykolwiek dotykałeś swojego Jezusa, smakowałeś go, czy może nawet wąchałeś? Czy kiedykolwiek miałeś jakiś fizyczny kontakt z Jezusem Chrystusem, czy też z Bogiem w jakiejkolwiek postaci? Nie, panie profesorze, niestety nie miałem takiego kontaktu. I nadal w niego wierzysz? Tak, panie profesorze. Przecież zgodnie z wszelkimi zasadami przeprowadzania doświadczenia, nauka twierdzi, że twój Bóg nie istnieje. Co ty na to, synu? Nic, pada w odpowiedzi. Mam tylko swoją wiarę. A, wiarę, powtarza profesor. I właśnie w tym miejscu nauka napotyka problem z Bogiem. Nie ma dowodów, jest tylko wiara. Student milczy przez chwilę, po czym sam zadaje pytanie. Panie profesorze, czy istnieje coś takiego jak ciepło? Tak. A czy istnieje takie zjawisko jak zimno? Tak. Tak, synu, zimno również istnieje. Nie, panie profesorze, zimno nie istnieje. Wyraźnie zainteresowany profesor odwrócił się w kierunku studenta. A wszyscy w sali zamarli. Student zaczyna wyjaśniać. Może pan mieć dużo ciepła, więcej ciepła, super ciepło, mega ciepło, ciepło nieskończone, rozgrzanie do białości, mało ciepła lub brak ciepła. Ale nie mamy niczego takiego, co moglibyśmy nazwać zimnem. Może pan schłodzić substancję do temperatury minus 273 stopnie Celsjusza, co właśnie oznacza brak ciepła. Nie potrafimy osiągnąć niższej temperatury. Nie ma takiego zjawiska jak zimno. W przeciwnym razie potrafilibyśmy schłodzić substancję do temperatury poniżej 273 stopni Celsjusza. Zero absolutne jest całkowitym brakiem ciepła. Jak pan widzi, profesorze, zimno jest jedynie słowem, które służy nam do opisu braku ciepła. Nie potrafimy mierzyć zimna. Ciepło mierzymy w jednostkach energii, ponieważ ciepło jest energią. Zimno nie jest przeciwieństwem ciepła. Zimno jest jego brakiem. W sali wykładowej zaległa głęboka cisza. A co z ciemnością, panie profesorze? Czy istnieje takie zjawisko jak ciemność? Tak, profesor odpowiada bez wahania. Czymże jest noc, jeśli nie ciemnością? Pan jest znowu w błędzie. Ciemność nie jest czymś, ciemność jest brakiem czegoś. Może pan mieć niewiele światła, normalne światło, jasne światło, migające światło, ale jeśli tego światła brak, nie ma wtedy nic i właśnie to nazywamy ciemnością, czyż nie? Właśnie takie znaczenie ma słowo ciemność. W rzeczywistości ciemność nie istnieje. Jeśli istniałaby, potrafiłby pan uczynić ją jeszcze ciemniejszą, czyż nie? Co chcesz mi przez to powiedzieć, młody człowieku? Zmierzam do tego, panie profesorze, że założenia pańskiego rozumowania są fałszywe już od samego początku. Zatem wyciągnięty wniosek jest również fałszywy. Tym razem na twarzy profesora pojawia się zdumienie. Fałszywe? W jaki sposób zamierzasz mi to wytłumaczyć? Założenia pańskich rozważań opierają się na dualizmie, wyjaśnia student. Twierdzi pan, że jest życie i śmierć, że jest dobry i zły Bóg. Rozważa pan Boga jako kogoś skończonego, kogo możemy poddać pomiarom. Panie profesorze, nauka nie jest w stanie wyjaśnić nawet takiego zjawiska jak myśl. Używa pojęć z zakresu elektryczności i magnetyzmu. Twierdzenie, że śmierć jest przeciwieństwem życia, świadczy o ignorowaniu faktu, że śmierć nie istnieje jako mierzalne zjawisko. Śmierć
nie jest przeciwieństwem życia, tylko jego brakiem. A teraz, panie profesorze, proszę mi odpowiedzieć, czy naucza pan studentów, którzy pochodzą od małp? Jeśli masz na myśli proces ewolucji, młody człowieku, to tak właśnie jest. A czy kiedykolwiek obserwował pan ten proces na własne oczy? Skoro żaden z nas nigdy nie był świadkiem procesów ewolucyjnych i nie jest w stanie ich prześledzić, wykonując jakiekolwiek doświadczenie, czy to przecież w tej sytuacji, zgodnie ze swoją poprzednią argumentacją, nie wykłada nam pan naukowych opinii, prawda? Czy nie jest pan w takim razie bardziej kaznodzieją niż naukowcem? Żeby panu uzmysłowić sposób, w jaki manipulował pan moim poprzednikiem, pozwolę sobie panu podać jeszcze jeden przykład. Student rozgląda się po sali i stawia pytanie. Czy ktokolwiek z was widział kiedyś mózg pana profesora? Czy ktokolwiek z was kiedykolwiek słyszał, dotykał, smakował czy wąchał mózg pana profesora? Wygląda na to, że nikt. A zatem zgodnie z naukową metodą badawczą, jaką przytoczył pan wcześniej, można powiedzieć z całym szacunkiem dla pana, że pan nie ma mózgu, panie profesorze. Skoro nauka mówi, że pan nie ma mózgu, jak możemy ufać pańskim wykładom, profesorze? W sali zapada martwa cisza. Profesor patrzy na studenta oczyma szerokimi z niedowierzaniem. Po chwili milczenia, która wszystkim zdaje się trwać wieczność, profesor wydusza z siebie. Wygląda na to, że musicie je brać na wiarę. A zatem przyznaje pan, że wiara istnieje. A co więcej, stanowi niezbędny element naszej codzienności. A teraz, panie profesorze, proszę mi powiedzieć, czy istnieje coś takiego jak zło? Niezbyt pewny odpowiedzi profesor mówi: oczywiście, że istnieje. Dostrzegamy je przecież każdego dnia, choćby w codziennym występowaniu człowieka przeciw człowiekowi. W całym ogromie przestępstw, przemocy obecnym na świecie. Przecież te zjawiska to nic innego jak właśnie zło. Na to student odpowiada: zło nie istnieje, panie profesorze, albo raczej nie występuje jako zjawisko samo w sobie. Zło jest po prostu brakiem dobra. Zło jest po prostu brakiem Boga. Jest jak ciemność i zimno. Występuje jako słowo stworzone dla człowieka, przez człowieka, dla określenia braku Boga. Bóg nie stworzył zła. Zło pojawia się w momencie, kiedy człowiek nie ma Boga w swoim sercu. Zło jest jak zimno, które jest skutkiem braku ciepła, i jak ciemność, które jest wynikiem braku światła. Zło jest wynikiem braku dobra, braku Boga w ludzkim sercu. Profesor osunął się bezwładnie na krzesło. Tym drugim studentem, który zadawał pytania profesorowi, był Albert Einstein, który w 1921 roku napisał książkę zatytułowaną Bóg a nauka. Na zakończenie raz jeszcze przytoczę słowa dzisiejszego hasła. Zwiastowanie to
które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Niech nam Bóg wszystkim błogosławi.